Cześć. Motorola ogłosiła dziś premierę swych nowych smartfonów z serii Edge. Gwiazdą premierowego show został oczywiście model Motorola Edge 50 Neo, debiutujący jako jeden z nielicznych na rynku smartfonów o dość kompaktowych rozmiarach. Motorola Edge 50 Neo ma nieduży, bo 6,4-calowy wyświetlacz, ale za to wykonany w technologii Pi-OLED zapewniającej wysoką jasność do 3000 nitów i ładne kolory. Ekran ma rozdzielczość 1,5K z odświeżaniem obrazu 120 Hz, jak również otworek na 32-megowy aparat do selfie. Ekran chroni szkło Gorilla Glass 3, a cała obudowa ma certyfikat szczelności IP68 oraz wytrzymałości Military Standard 810H. Z tyłu znajdziemy 50-megapikselowy aparat główny Sony LED 700C z przysłoną 1.8, jak również 13-megapikselowy aparat szerokokątny o polu widzenia 120 stopni z funkcją makro. Do tego mamy jeszcze 10-megapikselowy aparat z teleobiektywem o przybliżeniu 3 razy. Co ważne, aparat główny oraz tele mają optyczną stabilizację obrazu. Sercem smartfonu jest procesor MediaTek Dimensity 7300, wspierany pamięciami DDR4X i UMCP, a zasilany z akumulatora o pojemności 4310 mAh z 68-watowym ładowaniem i 15-watową indukcją. Wyposażenie dopełniają głośniki stereo, a w roli systemu występuje Android 14 z obietnicą 5 aktualizacji wersji oraz 5-letniego wsparcia zabezpieczeń w cyklu dwumiesięcznym. Edge 50 Neo jest oferowana w 4 efektownych kolorach przygotowanych przez firmę Pantone. W Polsce model ten oferowany będzie w wersji 12 plus 512 giga za 2199 zł, a w promocji będą dodawane słuchawki Moto Buds. Dodatkowo będzie można skorzystać z oferty odkupu Trade-in. Swą globalną premierę ma dziś także Motorola Edge 50, którą znamy już z rynku indyjskiego. Smartfon jest oparty o procesor Qualcomm Snapdragon 7 generacji pierwszej i wyposażony w 6,67-calowy ekran Pi-OLED o rozdzielczości 1,5K i szczytowej jasności 1900 nitów z odświeżeniem 120 Hz. Ekran ma zagięte boki i szkło Gorilla Glass 5. Podobnie jak Neo, model ten jest oczywiście wytrzymały i wodoszczelny, ma też identyczny zestaw aparatów fotograficznych oraz pamięci DDR4X i UMCP. Ma jednak większą baterię, 5000 mAh, natomiast moce ładowania są już takie jak w Neo. Edge 50 wyceniono na 600 euro, ale model ten nie trafi do Polski.